Śląski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 28 stycznia na Stadionie Śląskim w programie między innymi okolicznościowy bieg, koncerty zespołu Śląski Ober Cel to płuca po pandemii. W tym roku zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych. W zeszłym roku zebrano blisko 2 miliardy złotych. Fundacja kupiła ponad 70 tysięcy urządzeń do walki z sepsą. Paweł Jędrusik. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 32, a w tym roku będzie zbierać pieniądze na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Finał wojewódzki odbędzie się w tym roku przed Stadionem Śląskim w Chorzowie. Będzie atrakcji dużo. Będzie przede wszystkim część sportowa. O 10.30 bieg malucha, o 12.00 bieg dla dorosłych. Mamy zapisanych 1400 osób, także naprawdę imponująca liczba. Oczywiście wpisowe to wrzut do puszki, więc myślę, że już z tego tytułu uzbieramy naprawdę sporo, sporo pieniędzy dla orkiestry. A potem od 14.00 wokół stadionu koncert, pokazy. A na scenie wystąpią między innymi zespół pieśni i Tańca Śląsk, Oberschlesen czy Gromi. Ci, którzy nie będą mogli wrzucić pieniędzy do wojskowej puszki, mogą wesprzeć orkiestrę przez internet. Już teraz możecie wystawiać i licytować przedmioty jak co roku. Aukcje są jednym ze sposobów wsparcia finału Wielkiej orkiestry w świątecznej pomocy. Co może znaleźć wśród naszych aukcji charytatywnych? okazje do spełnienia marzeń, wyjątkowe przedmioty z historią oraz kolekcjonerskie smaczki. Spora atrakcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie też w innych miastach. Imprezę finałową organizuje m.in. Sosnowiec.